Jedziemy na 4 noce, 4 dni Na Poker Lake. kanu, namiot na Poker Lake. Przygotowania na Algonquin Park. No. Nasz cały ten. Dobytek. To jest przygotowania na większy wyjazd do Algonquin Park na 9 nocy, 9 dni. Czyli drogą 118. Jedziemy tu na parking, zostawiamy samochód. Później płyniemy kanu tym jeziorem do tego miejsca. Tu robimy portaż przez las. 200 metrów. 200 metrów. Płyniemy do działki 56. Tam dwie Tam dwie noce. noce. Później po 2 nocach płyniemy dalej. Znowu portaż przez las. 300. 300 metrów. Płyniemy 200 metrów portaż, płyniemy 185 metrów portaż, płyniemy do działki 65. Tu 2 noce. Po 2 nocach wracamy do samochodu, ale już inną stroną. Tutaj, 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 tutaj. Portaż 150. Wcześniej było 100 jeszcze. Aha, tu jest 100, później 150, 50, znowu 400. No i do parkingu na samochód. To wszystko trzeba w jeden dzień zrobić. No. Także życzcie nam szczęścia. I pogody, i pogody. Komary były wcześniej, komarów teraz już nie ma. No zobaczymy pod wieczór. To już wystarczy? Tak. I płyniemy nabrać wody. Ok? A robi się to tak. A dzisiaj woda jest... Muszowianka sponsoruje wodę. Wróciliśmy ze sklepu, z IKEA, kupiliśmy nowe meble do salonu. To będzie nasza sofa. Jeszcze nóżki mamy. Dwie noce się skończyły. Przeprowadzamy się na następną działkę, na następne 2 noce. Także prawie kończymy pakowanie. I w trasę.
portaż zaliczony. I dopływamy do miejsca, gdzie już będziemy na następne dwie noce. Nasz ostatni pełny dzień i płyniemy na rozpoznanie jeziora.